Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w Korinis i cóż, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ostatnio rozmawialiśmy z Homerem, nie dokończyliśmy z nim rozmowy. Jest to oczywiście ten Homer znany z Gothica jedyneczki, który zbudował tamę w Górniczej Dolinie w Nowym Obozie. Wykonujemy zadanie lojalność orków, najemników orków konkretnie. Ja sobie to przeklikam, bo wczytałam grę już przed odczytaniem tego. Jak widzicie, mamy tonę zadań i na razie nie zapowiada się, żeby one się zmniejszyły. Ale dobra, lecimy z Homerem. Kontynuujmy to, co zaczęliśmy. Z czego żyjesz? Z walki. A może myślisz, że mam kieszenie pełne rudy? Nie, nie wyglądasz na takiego. No właśnie. Hik. Twoje zdrowie. Ale mógłbym mieć rudę. Hik. Całe góry rudy, mówię ci. Twoje zdrowie. Możesz mnie nauczyć wydobycia rudy. Rozumie się, że mogę. Daj mi trochę złota i przejdziemy do sprawy. Ile? Cóż, powiedzmy, że... Hik. 50 sztuk złota. Dobrze. A możesz mnie nauczyć wydobycia złota albo siarki? Nie, nie, nie. Znam się tylko na wydobywaniu rudy. Lepiej poproś o to kogoś innego. Naucz mnie wydobywać rudę. Dobrze. Bierzesz kilof i zaczynasz mocno uderzać nim w skałę. Hik. Nie uderzaj, idź za tymi. Jak ci się udało wydostać z doliny? Powiedz, czy ty w ogóle mnie słuchasz? Przecież już od godziny ci o tym opowiadam ze wszystkimi szczegółami. Hik. Nie, nie mówiłeś. Tylko wspomniałeś, że zdołałeś się wydostać z Górniczej Doliny i tyle. Tak. Hik. A co dokładnie chciałbyś wiedzieć? Słyszałem, że przejście było zajęte przez orków. Jak się przez nich przedostałeś? A nijak. Jak to, nijak? To jak się wydostałeś z Górniczej Doliny? Cóż, po prostu skorzystałem z drogi przez opuszczoną kopalnię. Ot i wszystko. Co? Przez kopalnię można się dostać do Górniczej Doliny? Oczywiście. Cóż, to znaczy, można było. Teraz nie można. Jak tylko powiedziałem Grantowi, jak wydostałem się z doliny, ten rozkazał zamknąć kopalnię. Nie wejdziesz tam bez klucza. No i co z tego? Co, no i? Przypadkiem nie masz tego klucza. Klucza. A po co mi on? Nie wybieram się tam z powrotem. A kto ma ten klucz? Co za głupie pytanie. Oczywiście, że Grant. A teraz pozwól mi się spokojnie napić. Przez twoje durne pytania prawie wyczeźwiałem. Twoje zdrowie. No, dobra. To jeszcze po jednym. Twoje zdrowie. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, mamy już ten kluczyk, bo kradłam Granta w poprzednim odcinku, ale nie będziemy tam jeszcze wchodzić do tej kopalni, bo tam jest rzeź w sumie. Dosyć tam są stworzenia takie mocne, bym powiedziała. Mam dla ciebie pewną radę. Więc, niech zgadnę. Powinienem przestać pić. Tak. Ale nie o to chodzi. Powinieneś opuścić miasto i to jak najszybciej. A mogę wiedzieć, czemu aż tak szybko? Orkowie nie na długo będą rządzić w Korinis. Paladyni lada chwila odbiją miasto. Jesteś pewny? Tak. Więc jak? Opuścisz miasto, czy tu zostaniesz? Trudna sprawa. Do tej pory byłem pewny, że jestem tu bezpieczny. Jeśli przyjdą paladyni, to ani orkowie, ani najemnicy cię nie obronią. Ale gdzie miałbym pójść? Jako były skazaniec, nie mam dokąd. Tu masz rację. Wiesz, mam dla ciebie propozycję. Jeśli znajdziesz dla mnie bezpieczne miejsce, opuszczę miasto. Dobrze. Zobaczę, co będę mógł zrobić. Co doprowadziło cię do takiego stanu? Wojna z orkami, czy co? Co? Hik. Niby o co ci chodzi? Cóż, nie wyglądasz na człowieka, który chwyta za butelkę przy najmniejszych kłopotach. Hik. Masz rację. Kiedyś nie było mnie tak łatwo złamać. Ale potem. Od pewnego czasu po prostu przestałem wierzyć, że cokolwiek się jeszcze zmieni w moim życiu na lepsze. To rozumiem. Ale dlaczego zacząłeś pić? A dlaczego cię to tak interesuje? Powiem tak.
Wydaje mi się, że jesteś przyzwoitym człowiekiem. Orkowi najemnicy to nie twoja bajka. Hej, jesteś pierwszą osobą, którą interesuje los starego Homera. A już myślałem, że cały świat dawno o mnie zapomniał. Dobry z ciebie człowiek. Wypijmy za to. Nie. Lepiej mi opowiedz, jak do tego wszystkiego doszło. Człowieku, przez te wszystkie lata wydarzyło się tyle złego. Kiedy dostałem się do Górniczej Doliny, to już sobie myślałem, że przyszedł na mnie kres. Ale potem bariera odcięła dolinę od reszty świata i Gomez wzniecił powstanie. Początkowo cała ta sprawa z barierą nas przeraziła, ale później zdaliśmy sobie sprawę, że ma to swoje zalety. Jakie zalety? To bardzo proste. Jak tylko pokonaliśmy strażników więziennych, dolina znalazła się w naszych rękach i król stał się od nas zależny. Królowi potrzebna była ruda, a my byliśmy gotowi mu ją dostarczyć. W zamian za to wszystko, czego sobie zażyczymy. Jak w ogóle wyglądała wymiana towarów, jeśli Górnicza Dolina była zamknięta barierą? Nie było z tym problemu. Towary spokojnie przechodziły przez barierę. I nie tylko one. Nowi więźniowie także mogli trafić do kolonii. A wśród nich były też kobiety. Ale natychmiast zostały przejęte przez magnatów. Wybacz, to był jedyny problem. O tym, że nie mogliśmy z powodu bariery wydostać się z doliny, wkrótce zapomnieliśmy. Znów poczuliśmy smak wolności i zaczęliśmy cieszyć się naszym nowym życiem. Niestety, Gomez i jeszcze kilku ludzi chciało stanąć na czele starego obozu i dowodzić tam wszystkimi. I oto co ci powiem. Życie dla mnie nie ma większego sensu po zniszczeniu bariery. Najlepsze, co mogę zrobić, to upić się na urząd morski Ur. Na zdrowie. Magnaci ze starego obozu. Tak. Tak nazywaliśmy twierdzę w Górniczej Dolinie i zbudowane dookoła niej chaty. W końcu Gomezowi i jego ludziom udało się całkowicie przejąć kontrolę nad starym obozem. A ponieważ on i jego ludzie kontrolowali też wydobycie rudy w dolinie, zaczęto nazywać ich magnatami. Od tamtej pory zaczęły się problemy. Magnaci zaczęli obchodzić się z nami gorzej, niż w swoim czasie królewscy strażnicy. Zmusili nas wszystkich, byśmy wydobywali dla nich rudę. Przypuszczam, że długo tak nie wytrzymałeś. Masz rację. Wpadliśmy na pomysł, by opuścić stary obóz i założyć nowy. Co też zrobiliśmy. To była najlepsza decyzja w tej trudnej sytuacji. I choć życie w nowym obozie było ciężkie, a wszyscy musieli ciężko pracować, to i tak było o wiele lepiej niż w starym obozie. Wybraliśmy swojego przywódcę i póki istniał nowy obóz, on zawsze odnosił się do nas z szacunkiem. Ponieważ nowy obóz cierpiał z powodu regularnych deszczów i występującego z brzegów jeziora, Lee postanowił zbudować tamę. Spodobał mi się jego pomysł i natychmiast podjąłem się jego realizacji. Pracy było od groma, ale w końcu udało się nam pomyślnie dokończyć budowę tamy. Człowieku, mówię ci, to była najlepsza z tam, jakie kiedykolwiek widział Okhorinis. Wszyscy byli szczęśliwi, Ali publicznie ogłosił, że wykonałem świetną robotę. Pierwszy raz w życiu poczułem się naprawdę potrzebny. Robiłem coś pożytecznego, miałem wielu przyjaciół, a teraz... Ech. Więc co wyrwało cię z tej sielanki? Zniszczenie bariery. Nie tylko ona runęła, ale i cała nasza społeczność. Każdy zaczął się ratować na własną rękę. Zostałem w obozie do końca. Nie chciałem nigdzie iść. Chciałem zostać ze swoją tamą. Ale stało się to niemożliwe, gdyż jeden człowiek ze starego obozu uprzedził mnie, że do doliny wtargę Enenli orkowie. A potem pojawiły się smoki i musiałem w pośpiechu ratować się ucieczką. Jakoś nie mogę uwierzyć w te twoje smoki. Jesteś pewny, że tam były? Oczywiście, że jestem pewny. Nawet widziałem dwa z nich. Jeden czerwony i jeden biały, jak śnieg. I oto co ci powiem. Życie dla mnie nie ma większego sensu po zniszczeniu bariery. Najlepsze, co mogę zrobić, to upić się na urząd morski Ur. Na zdrowie. Dobra, dostałam aż ekspa za wysłuchanie Homera. Oto co, przed nami kolejna rozmowa, tym razem z Kasem. Dość prosta kradzież, bardzo miło mi. Witaj, witaj. Chciałbym się czegoś dowiedzieć. No i co możesz mi powiedzieć o tutejszych ludziach? Nic, a teraz zostaw mnie w spokoju. Mam sporo pracy. Chciałbym piwo. Piwo. Owszem, możesz wziąć. Napijesz się ze mną. Pewnie, dlaczego by nie? Twoje zdrowie. Jeszcze po jednym. Nie, dziękuję. Może później. Dobrze.
A przy okazji, to możesz tu coś zjeść, jeśli zechcesz. Chcę się czegoś napić. Dobra, co ty masz? Ogniste strzały, to może nie, ale jabłuszka sobie bardzo chętnie wezmę. Piwo, bla 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 bla, nic ciekawego. Co sądzisz o Grancie? A dlaczego jesteś tym zainteresowany? No. Bo chciałbym się do was przyłączyć i... Co? Chcesz się do nas przyłączyć? Haha. Szczerze mówiąc, nie sądzę, aby Grant przyjął cię do nas. Nie nadajesz się do tego, chłopcze. Skoro tak uważasz. A co z Grantem? Co o nim sądzisz? Myślę, że wszystko z nim w porządku. Dobrze wykonuje swoją pracę i to jest najważniejsze. Co masz na myśli mówiąc, pracę? Jest naszym bojowym przywódcą i gwarantem tego, że od orków otrzymamy swoją część łupu. A inni najemnicy są z niego zadowoleni. Większość tak. Ale słyszałem w swojej karczmie kilka skarg na niego. Z drugiej strony, w porcie to wygląda inaczej. Bo niby co? Dokładnie nie wiem. Czasem do gospody zaglądają niektórzy najemnicy, najczęściej są z dzielnicy portowej. I oni bardzo źle mówią o Grancie. Czort wie dlaczego. Może właściciel knajpy będzie mógł mi udzielić o tym informacji. Bucz. Haha. Nie sądzę. To dość małomówny typ. Jeśli już otworzy gębę, to tylko po to, aby innym naubliżać. Uwierz mi, samym piwem nie skusisz go do mówienia. A więc tak to wygląda. Aha, jeszcze jedno. Czy znasz Insa i Hamleta? Hej, powiedz mi, żartujesz ze mnie czy co? Oczywiście, znam ich obu. A może myślisz, że jestem jakimś idiotą? Spokojnie, nic takiego nie miałem na myśli. Twoje szczęście, bo jestem dobrodusznym człowiekiem. Ale bywa i tak, że mogę się mocno wkurzyć, jeśli ktoś krzywo na mnie popatrzy. Dobrze, zrozumiałem. A co z Insem i Hamletem? Wiesz, co oni sądzą o Grancie? Nic nie wiem. Mam takie wrażenie, że już zbyt wiele powiedziałem. No dawaj. Postawię ci jeszcze piwo. Nie, to wszystko. Coś nagle przestało mi smakować. Ale dlaczego tak nagle? Chciałem tylko. A teraz lepiej trzymaj język za zębami albo spadaj. Tak będzie lepiej dla ciebie. Dobra, widzę, że nasz bohater nie ma trochę mózgu i wygaduje jakieś pierdoły. Dobra, wreszcie muzyka wróciła do tego gotika. Możemy się zawsze przejść tędy. Ale... Cóż. Tu jest jakiś ork. Witam. Mówisz w naszym języku. Tak, more. Co ty ode mnie chcieć? Glimok mieć mało czasu. Glimok musi kuć broń, dużo broni kuć. Broń na walka z paladyny. Dobrze. To powiedz mi, czy mogę kupić u ciebie broń? Ty. Nie, more. Moja broń dostawać tylko wojowniki orków i ich najemniki. No dobrze. A coś jeszcze możesz sprzedać? Może akcesoria kowalskie? Tak, to móc ty kupić. I także inne rzeczy, jeśli morę chcieć. Jeszcze mam pytanie. Powiedziałeś, że wam potrzeba broni, aby walczyć przeciw paladynom. To znaczy, że wnet pójdziecie do ataku. Ja nie wiedzieć, morę. Wiedzieć tylko Donszak i inne wodze orków. A coś jeszcze ci wiadomo o waszych planach? Nic. Ty zapytać Donszak. Ja nic nie wiedzieć o takie rzeczy. Glimok być kowal, nie wódz. Pokaż mi swoje towary. Dobra, masz bełty, grog prawdziwego marynarza. No dobrze. Jest jedna rzecz, którą musimy stąd w sumie sobie zabrać. Czy ktoś się obrazi, jak to sobie wezmę? Chyba nie, bo się nie świeci. Jakoś dziwnie. W ogóle tutaj dodali chatę, jakbyście się zastanawiali. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, bo ja potrzebuję znaleźć sobie jedną rzecz, albo nawet i dwie. Co my tu mamy? Łowy, zwierzyna, cieniostwór. Lepiej tutaj kuferków akurat nie otwierać. Witaj. Chciałbym o coś zapytać. Verschwinde, Mora. Brambak hat viel zu tun. No okej, chyba nic nie załatwimy. Mertański elitarny.
A tutaj się coś dzieje, na przykład ciekawego? Ostry nóż. No, może nie będę tego zabierała. Musimy też wieżę sobie przeszukać. Tak w ogóle zapomniałam o tym. A tu nie wejdę, nie? Stać. Ani kroku dalej. Potrzebuje się dostać do górnej dzielnicy. Górna dzielnica być dla ciebie zamknięta, More. A teraz spadaj. Dobra. Więc za wiele na razie nie zdziałamy. Pułkownik? Hej ty, More. Podejść tu. To do mnie było. Tak, More. Ja mieć dla ciebie zadanie. A jeśli nie mam czasu? Nie mieć czasu. Nie złość mnie, More, bo ja rozłupać ci twoja głowa. Dobrze. Więc co mam zrobić? Ty znać wieża, którą zbudować starzec Ardas. No, ja. Zardok widzieć, że ty nie znać. Jeśli ty wyjść przez te wrota, to droga zaprowadzić cię najpierw do farmy. Ty iść dalej ta droga, aż dojść do duża wieża. I co tam mam robić? Tam być kilka czarny mak, którzy chcieć coś znaleźć w tej wieża. Oni przysłać mi gońca z wiadomość, że potrzebować pomocy. Zobacz, co tam się dziać. Ale ja. Żadna ale. Ty udać się tam zaraz. Zgoda. Dobra, musimy tam iść, jak się domyślacie. Też musimy zbadać sobie te wieżyczki. Mamy do nich klucze, jak pamiętacie. Nie we wszystkich coś jest, ale warto pootwierać wszystkie. Zresztą musimy chyba znaleźć sobie miejsce z kołowrotem. Paczka broni. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Złotko i mikstury. No jak pamiętacie, mamy zadanie od Lorda André, że jak nam się uda już dostać do miasta, to żeby je przeszukać. Tu non stop ktoś kuźwa wyciąga bronię. A jak ja mam, przepraszam, wyjść? Wszystko w porządku. Odejdź, More. Albo ci w tym pomogę. Witam. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? To nie twoja sprawa, More. Kurde, jak ja mam stąd wyjść, jak tutaj nie ma nigdzie kołowrotu, żeby sobie drzwi otworzyć? Te wrota powinny być, mi się wydaje, otwarte. A nie są, dobra, więc na razie może to olejemy. No ale zaraz, to jest bez sensu, przecież to powinno być otwarte, ta brama. Chyba, że... widzicie, tu jest drabina. Podejrzewam, że na górze jest kołowrót. Albo nie? Co? Nie wiem, tutaj non-stop ktoś bramy... Jezu, dobra. Na razie tam nie będę nic zrobić z tym. Idziemy robić zadanie dla Granta, bo... Chyba jest to troszeczkę jednak ważniejsze. Chyba, że tędy da się jakoś wejść na te. Nie, no jak? Nie da się. Bez przesady. Ale dziwnie. Dobra, nie marnujmy na razie czasu, skoro tam brama jest zamknięta, to na razie niech będzie zamknięta. Dobra, Brambak nic nie wie. Tutaj już chyba na razie nie ma nikogo, z kim mogłabym pogadać. Są oczywiście rzeczy na dachach, standardowo. Może najpierw byśmy się przeszli tutaj. Czy tu się coś dzieje w ogóle w tym miejscu? Tutaj widzę, że nikogo nie ma, więc możemy sobie poplądrować. Jest tu alchemiczne. Prawo, nie. Lewo, lewo, lewo. Ryba i siarka. Czy ja mam jakieś szczawie królewskie, czy coś w tym stylu? Słoneczny aloes. Mam dwa smocze korzenie. Świerszczowa pokrzywa, ale chyba szczawiu to ja nie mam, nie? A jednak mam. Dobra, to uważymy sobie co nieco.
No i jeszcze do zręczności. Dobra, widzę, że mogę tego uważać od cholery. Ile mam szczawy królewskich? Już miałam 5. Dobra, miałam 5 w takim razie. To co, pijemy sobie nowe eliksirki. Bardzo fajnie. Dokakrzamy się. No i zajebiście. Dobra, no to gdzie by iść teraz dalej? Musimy poszukać kolejnych ludzi. Tutaj jak widać nikogo nie było. Tu są jakieś chałupy. Co ciekawe, mogę sobie je pookradać, bo nie wszędzie są orkowie. Prawo, nie, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Serio? Takie pierdoły mi dajecie? Bez sensu. Niedługo ujarzmimy wszystkie Maury. Okej, ty ze mną nie pogadasz. A ten kuferek jest na pomarańczowo. Co my tu mamy? Paczka z bronią. Kościany łuk. I pakiety strzał. Kurde, bardzo dobry łuk pod zręczność. Interesujące. Witam, myrtańscy orkowie. Czy możemy się przejść w stronę statku? Bo jestem bardzo ciekawa, co tam się dzieje w tamtej okolicy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, zamknięty jakiś kufer. Dobra, no widzę, że nic tu ciekawego na razie dla mnie nie ma. Ale jestem ciekawa, czy mogę przejść tam na przykład dalej, w okolice statku. Zobaczyć, jak ten port wygląda. No jest jedna fregata. No tutaj na pewno coś jest schowane. Więc się przelezę. No oczywiście, że coś tu leży. Nawet sporo rzeczy. Bełty, piła, stare monety, srebrny pierścień, strzała, esencja, bryłka magicznej rudy i zardzewiały mieczyk. Na fregacie też są jacyś orkowie. No miło, miło bardzo. Na razie nie możemy mieć, wiecie, broni, więc lepiej jej faktycznie przy sobie nie mieć i jej nie używać. Dobra, ale nie chciałabym... O, dziękuję. Tutaj jest jakaś nawet patelnia dla mnie, ale raczej z niej nie skorzystam. Tam będzie jakaś jaszczurka, więc wypadałoby się dozbroić. Nie? To orkowie. Więc bardzo dobrze, że nie założyłam broni. Tam już jest jaszczurka. Boję się, że ten ork będzie miał focha, jak założę broń. Ale nie wiem, może nie. Dobra. Piracka szabla. Całkiem spoko broń. Znaczy, wiadomo, mamy dużo lepszą, ale całkiem w porządku. Tu coś jeszcze może schowali dla mnie na końcu. Rdest polny. Może być, to zdejmiemy. Przejdziemy się jeszcze tam po tym miejscu, po tej kładce. I spróbujemy poszukać kolejnej osoby, z którą możemy pogadać. Widzę, że też się robi noc, więc moglibyśmy się nawet przekimać.
stać. Ani kroku dalej. Chciałbym. Nie. Wejście na statek być zamknięte dla mord. Ale przecież ja. Żadnych ale. Odejdź. I to natychmiast, w przeciwnym razie. No dobrze. Już odchodzę. Dobra, bo ja chciałam sobie się dostać tam, ale chyba się nie dostanę. Siup, jeszcze raz. Dobrze, mam nadzieję, że mnie chłop nie złapie. Bo ja tylko chciałam zerknąć, czy tutaj coś jest. Jest ork. I ma imię. Czego chcieć, More? Ty zostawić mnie w spokoju. W ogóle niektórzy orkowie mają imię, a nie można nic z nimi zrobić. I to jest bardzo dziwne. Dobra, bo tamten już się piekli, żeby mi powiedzieć, że nie powinnam tu być. Więc spadajmy stąd. Skorzystajmy od razu z łóżka. Tylko zanim to zrobię, to się zapiszę, bo może będę mieli jakiegoś focha albo coś w tym stylu. Także do świtu. I idziemy do karczmy kolejnej. Zobaczymy, czy tam coś uda nam się zrobić. A tu mi coś jeszcze zaznacza? Tam coś jest w skale. No dobra. Więcej orków, tak jest. Dobra, mieliśmy zobaczyć, co się dzieje w latarni. Więc mamy informację. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jakimś prawem nie mam klucza Bromora. Czy ja go nie okradłam, naprawdę? Czego diabła chcesz? Dobra, widzę, że tutaj ludzie se śpią. W sumie akurat bacza chyba potrzebowałam. Witaj, witaj. Chciałbym się czegoś dowiedzieć. Nie mam nic takiego dla ciebie. Tu możesz tylko wypić. Ale mam tylko kilka pytań. I to wystarczy. Zaczynam podejrzewać, że za czymś tu weszysz. A ja nie znoszę szpitli. No to jak? Będziesz coś pił, czy nie? Jeśli nie, to wynocha stąd. Okej, czyli Badzie jest karczmarzem, tylko na razie sobie jeszcze śpi. Okej, nie mogę nic z nim pogadać. No to nie. Tutaj jakiś ork. Dobra, jeszcze tutaj mamy jakiś orków. Najemnicy. No dobra, bo to trzeba wszystko posprawdzać. To jest ten ork, którego zawsze widywaliśmy tutaj. Tutaj ktoś jest, widzę, pilnuje magazynu. Ty nie stwarzać tutaj problemy, dobrze. Okej, czyli z tobą... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ciekawe. Dobra, bo ja jak na razie to łażę wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba. W sumie możemy sobie poskakać po tych dachach i pozbierać te rzeczy. Tam jeszcze coś było. I siup. Tam jeszcze coś jest po drugiej stronie. I tam jeszcze coś jest. Hej, orku. Witam. Cholera, co się dzieje? Dobra, tam już na razie nie wlezę. Okej. A czy tutaj w karczmie się coś dzieje w momencie, gdy nie ma karczmarza? Nie. Dobra, no to... A co mi mówi dziennik? Powinien wypić z nim piwo, kiedy wróci do pubu.
No dobrze. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie by wypadało się udać. I jest ono tutaj. Między tymi chatami. Witaj. O co chodzi, More? Chcesz się dowiedzieć od Trompeka, kiedy być następna walka na arenie? Co? Tutaj odbywają się walki na arenie. Tak, More. To znaczy nie. Tak, czy nie? Zdecyduj się. Wcześniej odbywać się tu walki. Ale teraz nikt nie odważyć się walczyć z nasze trzy najlepsze wojowniki. A którzy to wasi najlepsi wojownicy? Butch, Hamlet i Evans. I nikt nie śmie rzucić im wyzwanie. Nikt, More. I to być smutne. Trompek z chęcią dorobić nieco złota. Złota. Więc jesteś tu zarządcą areny. Tak, More. To znaczyć, Trompek był nim. Trompek już nie wierzyć, że kiedyś znów tu być walki. Chce stoczyć walkę na arenie. Co, Morra? Ty chcieć stoczyć walkę na arenie. Ty żartować, prawda? A jeśli nie? Ha. Już nasz pierwszy wojownik, Butch, zrobić z ciebie miazga. Butch nie robi na mnie wrażenia. Więc jak? Mogę teraz walczyć? Tak, czy nie? Jeśli More chcieć zostać posiekany, Trompeka to nie obchodzić. A jednak ty nie móc stoczyć walki. A dlaczego? Tylko najemniki orków walczyć na arenie. A ty nie być najemnik. Ty nawet nie być wojownik. Nosisz ubiór niewolnika. Więc iść stąd, More. Ty mnie już dosyć rozśmieszyć. Hej, ty. Dobra, na arenie jeszcze będziemy mogli zawalczyć. Pytanie tylko, gdzie w międzyczasie... wiecie, jakby... Gdzie sypiają ci Evans i ten drugi? Znaczy podejrzewam, że w koszarach pewnie. Zresztą udam się do koszar, bo... Tam na pewno jest ktoś, z kim mogę pogadać. Zobaczymy zresztą. A tutaj jest jakiś... Ten jest szaman. Ork szaman, siema. Dobra, chodźmy do koszar. Zobaczmy, czy tam są jacyś najemnicy, bo wiemy, że Evans i Hamlet przychodzą tutaj walczyć, ale być może tutaj po prostu jeszcze sobie śpią po prostu. Tu jest Mark. Miecz Cedrika. Fuck my life. No, świeciło się na biało przez chwilę. Pewnie zapis mam w dupie. O Boże Święty, dobra. Na szczęście nie robiłam zbyt wiele. Zebraliśmy te rzeczy z dachów, ale już sobie daruję. A ja nawet przed spaniem. No dobra, ale to w sumie może i lepiej. Idziemy po wpis do tej czerwonej latarni. Idziemy od razu do knajpy. Najemnicy sami. Teraz możemy też z nim pewnie więcej pogadać. Witaj, witaj. Ej, on ma teraz więcej rzeczy, jak jest karczmarzem. Cebulę miałam kupować. Chili, jajka. Gruszki. Ziemniaki. Pora chyba też. Chciałbym się czegoś dowiedzieć. Nie mam nic takiego dla ciebie. Tu możesz tylko wypić. Ale mam tylko kilka pytań. I to wystarczy. Zaczynam podejrzewać, że za czymś tu weszysz. A ja nie znoszę szpitli. No to jak? Będziesz coś pił, czy nie? Jeśli nie, to wynocha stąd. Chciałbym piwo. Piwo. Dobrze, napijesz się ze mną. Nie. A dlaczego? Piję tylko z przyjaciółmi. A ty do nich nie należysz. Oto twoje piwo. Dawaj 20 sztuk złota. Chcesz zarobić trochę złota. A co w zamian ode mnie będziesz chciał? Powiedzieć mi nieco o przebywających tu najemnikach. Zapomnij o tym. Na nikogo nie będę donosił.
Kurde, no mocny jest, gościu. Musi być jakiś sposób. No na pewno jest jakiś sposób, ale musi mi podpowiedzieć może na przykład Grant, nie? Dobra, idziemy zerknąć tu na arenę. Czy jest tutaj niejaki Evans i Hamlet? Bo możliwe, że są. Nie wiem, ale z Trąbkiem nadrobimy tą rozmowę. Witaj. O co chodzi, More? Co? Dobra, 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 bla, 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 bla. Nie możemy stoczyć walki. Wiadomo. Kurde, gdzie ci goście są? Oni zawsze, kurczę, mam problem ich znaleźć, bo... łażą cholera wie gdzie. Dobra, spróbujmy się dostać jeszcze raz do koszar. Tym razem już nic nie będę tam zabierać stamtąd. Tu jest teraz bardzo dużo ludzi. Ale widzę, że nikt, z kim mogłabym pogadać. Może Kas mi pomoże? Nie. Dobra, to spróbujemy iść do Granta w takim razie. I zobaczymy, czy on mi coś powie. Ewentualnie właśnie jest jeszcze ten gościu tutaj, nie? Witam. Jesteś tu kowalem. Jak widzisz, nazywam się Mark. Wykuwasz broń. Bardzo rzadko. Przede wszystkim zajmuję się naprawą broni, i to tylko dla najemników orków. To znaczy, że nowa broń nie jest wam potrzebna. Potrzebna. Ale tym zajmuje się Grimok, kowal orków. Ale to nic dziwnego, bo on wykuwa broń w znacznie krótszym czasie, niż ja. Dlaczego? No, Grimok jest orkiem, więc jest bardzo silny i wytrzymały. I dlatego znacznie wolniej się męczy. Ja, Beliar mi świadkiem, nie jestem słabeuszem. Walczę nawet na arenie. Ale Grimok, on jest znacznie silniejszy ode mnie. Mogę o coś zapytać? To zależy. Co chcesz wiedzieć? Co sądzisz o Grancie? A dlaczego pytasz, co? Rozważam przyłączenie się do was i... Tak. No cóż, to zależy od ciebie. Wracając do twojego pytania. Grant nie jest taki zły. Po prostu ma swoje mocne i... słabe strony. Okej. Okay. To tyle? No dobra. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Może w tych koszarach faktycznie? Sakiewka. O, widzę, że teraz jest sam, więc można by było łatwo mu ukraść ten, tą teleportację, nie? Tutaj można spróbować zrobić F10 i F12. On się nie powinien na mnie gapić. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Mamy to. I mamy klucz do wieży którejś. I co? Udało ci się coś dowiedzieć? Pracuję nad tą sprawą. Dobrze. Mam nadzieję, że nie zajmie ci to całą wieczność. Butch mi nie ufa. Masz pomysł, jak zdobyć jego zaufanie? Nie. Nie mam pojęcia. Ale powinieneś pogadać z Kassem. On zna Butcha dość dobrze. Być może będzie mógł ci pomóc. Mhm. No dobra. Ale tym razem już naprawdę pójdę spać. Nawet bym zaryzykowała spanie do trzeciej. Bo możliwe, że będą tutaj potrzebni mi ludzie. Cholera, co się dzieje? Jest Hamlet. Czego diabła chcesz? Jak dobrze znasz Butcha? Bardzo dobrze. Walczyliśmy razem w pierwszej bitwie o Feryn. Wtedy naszym przywódcą był Merryk. Doskonale. W takim razie na pewno wiesz, z której strony najlepiej go podejść. Wiem. A dlaczego chcesz to wiedzieć?
Mam takie wrażenie, że ty tu coś weszysz. I to mi się bardzo nie podoba. A zatem powiedz mi, dlaczego zadajesz tyle pytań na temat najemników? No dobrze. Powinieneś poznać prawdę. Przysłał mnie Grant. Grant? Dlaczego? Co on chce wiedzieć? Jeśli obiekasz, że nie rozgadasz o tym, to ci powiem. Nie obawiaj się, nie puszczę pary ustęp, więc o co tu chodzi? Grant jest zaniepokojony tym, że niektórzy najemnicy są nastawieni przeciwko niemu i chce wiedzieć, kto za tym stoi. Dobrze, że szczerze mi o tym powiedziałeś. Prawdę mówiąc, czułem, że coś takiego się dzieje. Tylko teraz nie wiem, czy przychodzisz od Granta, czy też od Insa. Dlaczego miałbym przyjść od Insa? No. Evans planuje usunąć Granta. Co? Jesteś tego pewien? Czy jestem pewien? Nie. Nie mam jeszcze na to dowodów. Ale są pewne poszlaki. Co to za poszlaki? No, tajne spotkania, dziwne aluzje, konspiracyjne przemówienia i tak dalej. Moim zdaniem, tu ewidentnie coś się szykuje. Butch może więcej wiedzieć na ten temat. Jestem o tym przekonany. Butch jest jednym z ludzi Insa. To jest pewne. A wiesz, jak mogę zdobyć zaufanie Butcha? Och, to będzie trudne, cholernie trudne, chociaż zaczekaj. Mam pewien pomysł. Zamieniam się w słuch. Butch, to nałogowy gracz w kości. Co dalej? Będziesz go musiał ograć ze złota. I kiedy będzie miał puste kieszenie, to może zgodzi się udzielić kilku informacji, gdy mu zaproponujesz zwrot części przegranej. Dobry pomysł. Trzeba to wypróbować. Powodzenia. Okej, czyli gra w kości. Dość ryzykowna kradzież. Nawet nie mogę rozmawiać z Hamletem. Okej, część łóżek jest pusta. Więc podejrzewam, że Evans powinien w którymś być, a go nie ma. W sumie to tu na górę możemy jeszcze... Wstać. Ani kroku dalej. O co chodzi? Do więzienia nie móc każdy wchodzić. O to chodzić, more. Ale przecież ja. Żadnych ale. Odejdź. I to natychmiast, w przeciwnym razie. No dobrze. Już odchodzę. Czyli nie wejdę tam. Dobra, wejdę. Bo chcę zobaczyć, kto tutaj śpi na górze. Aha, nikt. No dobra. Tu jest jakiś kuferek. Spróbujmy go otworzyć. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, 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 prawo, kurde, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Okej, sporo złota i wina. Brzmi bardzo dobrze. Tu jest jakiś pulpit, a tu będą zamknięte drzwi? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Wygląda jak jakiś magazyn. No dobrze, no to niech i tak będzie. Zobaczmy. Dobra, udało się wyjść. To gdzie śpi reszta tych najemników, co? Bardzo dobre pytanie. Tu mamy jakieś rzeczy. Tutaj w sumie na wieżyczki możemy chyba wejść, więc warto będzie. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. 50 bełtów. Spoko. Wybaczcie, że chodzimy tak w nocy. Może wypadałoby pochodnie odpalić, a nie cuduje. Przez co wy nic nie widzicie. Chociaż w sumie jest taka godzina, iż czwarta, więc nie jest aż tak ciemno. Ciekawi mnie, gdzie śpi reszta najemników. Tutaj coś mamy. Ekstrakcik, dobra. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tam nie wejdę.
Ale możemy sprawdzić jeszcze część tych wieży, nie? Co my tu mamy? Nic. No to szkoda bardzo. Tam jest jakiś kufer. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Okej, parę pierdółek. Wiecie, dostaliśmy od Andrety klucze, więc wypadałoby to posprawdzać, nie? Tutaj część ludzi śpi. Cholera, co się dzieje? Czego? Szukam tego Evansa, ale go na razie nigdzie nie widzę. Przy okazji sobie przeglądam w poszukiwaniu tych wieżyczek, nie? Tu była jedna. Dosłownie o tutaj. Tylko tam chyba nic nie ma? Nie no, jest coś. Jest paczka z bronią. Siema. Panie orku, nic nie mówisz nawet na to, że ja sobie tutaj rzeczy zabieram. A tutaj ktoś śpi? Adept. Cholera. Niedobrze. Tu jest Brambak. Czy ja z nim gadałam? Tak. No taki Evans przecież nie może spać w górnym mieście, bo to by było bez sensu. Pewnie w którejś chałupie tu śpi. Zapisze się lepiej. A tutaj? Cholera, co się dzieje? Bardzo niedobrze. Niedobrze, bo nie wiem gdzie. O ile to jest takie bardzo ważne w sumie. Chyba nie. Dobra. To co my robimy jeszcze, moi drodzy, dzisiaj? Nie wiem, no wiemy, że z Baczem musimy porobić coś. Tak, arena, to później, czerwona latarnia, czarni magowie, Homer, ruda dla króla. Wiecie co, moglibyśmy część zadań dokończyć, które są poza miastem. Więc ja bym się teleportowała na pewno. Wysepka też, ale na razie nie. Gospoda, klasztor, miasta, latarnia. Co my mamy za zadania do dokończenia? Wiecie co, jeszcze raz. Zerknijmy w ten nasz dziennik, piękny. Dostęp do więzienia to nie ruda dla króla. Nie wiem, ale możemy na pewno się udać do naszego malarza. Dobra, to już wiemy. Na przełęcz. Do przełęczy. Dobra, odpakowywać to wszystko będę później. Chodźmy do malarzyny. Na sam początek. Muszę sobie broń założyć, bo bieganie bez niej jest stresujące. Siema, śpisz na ziemi, widzę. Sprzedałem obraz Korwianowi. Oto twoje 100 sztuk złota, które otrzymałem za niego. Doskonale. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. Teraz mogę zająć się malowaniem kolejnych obrazów. Czy mogę jeszcze w czymś pomóc? Tak, jest coś. Potrzebny mi ktoś, kogo mógłbym namalować. No, jeśli masz na myśli mnie, to muszę cię rozczarować. Naprawdę nie mam na to czasu. A kto tu mówi o tobie? Wcale nie jesteś tym, kogo potrzebuję. Nie zamierzam malować człowieka. Kogo zatem? Orka.
Możesz znaleźć dla mnie jakiegoś orka. Mówisz poważnie. Oczywiście. Czy wygląda na to, jakbym żartował? Z tobą wszystko w porządku. Nie możesz po prostu wziąć i namalować orka. Dlaczego nie? Przecież za darmo nie będzie pozował. Czy wiesz, co mówisz? Ork posieka cię na drobne kawałki. To znajdź jakiegoś mniej dzikiego orka. Zapewne nie będzie to zbyt trudne, nieprawda? Skoro tak mówisz. No oczywiście znamy jednego. Tylko, że on jest przy mieście i teraz teleportacja tam będzie słaba. Chyba, że z latarni morskiej, ale jeszcze weźmy na chwilę na wysepkę. Bo chcę zobaczyć, czy mogę Gernotowi powiedzieć coś na temat Rudy. Możliwe, że mogę. Nie. Czyli musimy trochę jeszcze więcej zrobić w tym guście. Tak, poszukiwany ork. Zaraz to zrobimy jeszcze dzisiaj. Czerwona latarnia. Skąd będzie najbliżej? Nie wiem. Z przełęczy. Kurde no, trochę się wpieprzyłam teraz. Dobra, do gospody. Tepniemy się pod miasto, pójdziemy do Tarroka, mu powiedzieć, że mamy ostatnią runę i będzie już mógł iść przy okazji do Giacomo. To będzie dobry plan. Ja oczywiście tak bez broni sobie biegam, ma to sens. Cześć Tarrok. Mam runę ze skrzyni Granta. Dobrze. Czy to już wszystkie runy? To wszystkie runy, które Tarrok znaleźć. Ale Tarrok podejrzewać, że ich może być więcej. Tarrok po prostu nie wiedzieć, gdzie one być. Dokąd teraz pójdziesz? Tarrok wrócić na północ. Jeśli Tarrok będzie potrzebny dla człowiek, to go tam znaleźć. Chwila. Znam malarza, który chciałby namalować orka. Tarrok przypadkiem nie chce, aby go namalowano. Tarrok nie wiedzieć. Zbudź się. Nie ma w tym nic niebezpiecznego. I w ogóle, to zaszczyt dla orka. Dobrze. Doskonale. W takim razie chodź ze mną. No nie, pogięło, mam go tam zaprowadzić. No dobra. Masakra. To wiecie co, założę jednak tą broń, bo... Ale useless. Dobra. Biegnijmy. Kurde, myślałam, że inaczej to rozwiążemy, że on po prostu tam pójdzie. Ale w sumie, skąd on może wiedzieć, gdzie ma iść? Czy do Andre potrzebuje po coś iść? Nie. Dopóki nie znajdę prochu, to nie. Przejdziemy trochę naokoło, żeby ominąć tych wrednych najemników. Przynajmniej ze mną idzie, więc... Zresztą nie trudno się dowiedzieć, że za mną idzie, bo go słychać na 10 km. Halo, zablokowałam się. Masz szczęście. Przyprowadziłem orka, który zgodził się ci pozować. Doskonale. Wiedziałem, że sobie z tym poradzisz. Trzymaj złoto. Coś jeszcze? Nie, dziękuję. I tak dużo dla mnie zrobiłeś. To wystarczy. Co teraz będziesz robił? A cóż mogę robić? Będę malował, oczywiście. Tylko mam nadzieję, że nikt mi nie będzie przeszkadzał. Wszystko w porządku. Tak, dziękuję, nie mam na co narzekać. Okej. W takim razie jeszcze wrócę. Jasne. Uważaj na siebie. Dobra, fajnie. Co słychać? Dobrze. Okej, no to dobrze. Moi drodzy, co my mamy jeszcze do zrobienia? Chyba dużo rzeczy, nie? Czerwona latarnia, to w okolicy. To chodźmy jeszcze oddać to zadanie. No, powiem wam, że masakra jest z tymi questami.
Trochę mi się nie chce grać z gościem w karty, w kości, a będę musiała, jeżeli chcemy ruszyć ten wątek. Liczyłam, że dzisiaj uda nam się fabularnie zrobić więcej, a żeśmy połazili, pochodzili, pogadali, pocudowali i w sumie nic z tego wielkiego nie było. Bromor, hej, mam dla ciebie info. Byłem w mieście. No i? Mów, co wiesz? Stoi jeszcze czerwona latarnia. Tak, nadal stoi. Ale całkowicie splądrowana. Przeklęci orkowie. To oznacza, że znaleźli moje oszczędności. Cholera, co robić? Zaczekaj. Złożę ci następującą propozycję. Znajdź tego, kto ograbił czerwoną latarnię. Prawdopodobnie będzie miał moją własność przy sobie. Dowiedz się tego, a ja zapłacę ci więcej niż 100 sztuk złota. Zobaczymy. To czego mam szukać? Sakiewkę, a w której było 300 sztuk złota i szkatułkę. Szczególnie zależy mi na szkatułce. Jeśli przyniesiesz mi szkatułkę, to sakiewkę ze złotem możesz zatrzymać, a do tego dorzucę ci jeszcze 100 sztuk złota. A co, jeśli zatrzymam sobie szkatułkę albo sprzedam ją za złoto? To ci się nie opłaci. Szkatułka zawiera tylko weksle kilku ważnych klientów. I tylko ja wiem, gdzie tych klientów szukać. No dobrze. Zgoda. Poszukam twojej szkatułki. Dobra, podejrzewam, że dopiero jak będziemy odbijać miasto, to znajdziemy w takim razie tę szkatułkę. Czyli jednak jeszcze nie po queście. Wiecie co, zajrzyjmy może od spodu, nie? Tylko mówimy o tych rzeczach w Korinis. Chyba nie te moglibyśmy w sumie wykonać. W jakiejś tam części, ale to na razie bez sensu. Skłócić rycerzy, to musimy się nauczyć skradać. Nawet nie wiem, kto mnie tego nauczy dalej. Dzienniki. No to jeszcze nie teraz. Znaczy moglibyśmy, ale na razie może nie. Odtrutka. To w 5 rozdziale sprawdziłam to i dopiero wtedy nauczymy się wydobycia z żądeł. Broń z miasta. Pracujemy nad tym. Ważne zadania w Korinie jest zły duch, a to jest jaskinia ogrów, to jest już Jarkendar. To też. Kopacze. A, trzeba ich zaprowadzić. Osada rybacka. Aha, to się wiąże z tamtym. Dobra, to jest to. O Jezu, tych questów jest tyle. Czarni magowie, Homer. Aren, o Jezus, dobra. Trzeba pociągnąć wątek fabularny. Moi drodzy, dzięki Wam serdeczne za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i cześć.